No, siemanko. Powinno być już wszystko z powrotem na chodzie. Online i co tylko. Mówcie, czy wszystko widać, czy słychać, czy coś nie za głośno, nie za cicho. Zbytnio. Popraw się, pierdolony włosie. Okej. Okay. No, siemanko, Carlos. No dobra. W takim razie witamy na Bladzie. Prawdopodobnie w nazwie nadal mam Carmageddon, ale myślę, że nikt się nie obrazi. Dobrze, 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 dobrze. Wszystko tutaj jest, ok, nic nie zmieniamy. Jedziemy. Myślę, że weźmiemy różowy od środka. Blood! Dokładnie. Przeczekamy sobie intro. Intro, którego nigdy nie widziałem za dzieciaka, ponieważ miałem oczywiście wersję spiraconą i intro było tylko przedmiotem legend, o których czytałem w świecie gier komputerowych, ponieważ o dziwo pierwszą redkę Blada przeczytałem właśnie nie w Secret Serwisie, tylko w świecie gier komputerowych. Nie wiem, jakim cudem napisali ją wcześniej od Secreta, czyżby dostali ekskluzywny materiał do recenzji wcześniej, czy coś, nie wiem. Jest git, jest majonez, mówi Carlos, bardzo dobrze. Zmieni nazwę. Wiesz co, teraz już jest chyba za późno, już nie będę tam restartował, żeby zmienić nazwę. Już wiemy wszyscy, co to jest. Zmienię, jak ją będę później wrzucał na kanał, ponieważ ten... O, siemanko, Mushikaka. Ponieważ archiwalne zapisy z tego streamu będę umieszczał na kanale Elektroskansen Extras. Tak właściwie, o właśnie, też wszyscy od razu tutaj, którzy... A, włączmy sterowanie myszą. Tak? O Jezu, jest odwrócone te... Chwila, jak się odwraca sterowanie? Czy jest tutaj w ogóle coś takiego? W tym starym... chyba nie ma, to trzeba zrobić w konfigu w tym. Dobra, olejemy. Damy radę bez... O nie, jest sterowanie na strzałki! O Jezu, jest jak za dawnych lat sterowanie na ten... o kurwa, sterowanie jak w Duke Nukemie. Czy chociaż skok jest... Nie, nie jest! O lol. Normalnie, chwila, wiecie co? Muszę ustawić sterowanie w tej grze przecież, bo to się inaczej nie uda się. A tego mi się nie uda zrobić bez... wyjścia do tego konfiga chyba. God damn it. Jebane problemy. Przepraszam was wszystkich w ogóle za te wszystkie problemy techniczne i nieprzygotowanie moje pod tym względem. Powinienem tą grę przetestować wcześniej, czy wszystko działa i czy jest dobrze. Sorka wielka. To będzie chyba setup. Chwileczka. Jestem, słuchajcie, w DOSie w ogóle. Nie wiem, czy widać cokolwiek tam na ekranie. Jeśli są jakieś glitche czy coś, to musicie chwileczkę się przemęczyć. Tak, 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 to jest tak. Już chwileczka, tutaj wszystko sobie ustawiam. Tak, tak, tak. Broni, inwentory, to wszystko powinno już być dobrze. Okej. Jeszcze spróbujmy wyłączyć invert. I to powinno nam załatwić sprawę. Teraz tylko wyłączyć tamten. I chyba wszystko powinno być teraz ok. Testujemy. Wyłącz się, głupie demo. I jest, wszystko działa. Uff, no. To teraz wszystko jest odpowiednio.
Okej, to ten. Możemy wreszcie zacząć normalnie grać. Jakbym miał dalej myszkę do góry nogami. Nie, już wszystko jest w porządku. Okej, pozbawmy głowy naszego pierwszego zombiaka. Rany, pamiętam jak za dzieciaka mnie po prostu rozjebało to, że niektórym tym zombiakom odpadają łby i że można je później kopać. To było takie chore i złe. I takie wspaniałe. I w ogóle z Bladem mam ciekawą historyjkę, którą pewnie już gdzieś opowiadałem, ale co tam, wspomnę ją szybko ponownie. Nevermore. Otóż pierwszy raz, pierwszą styczność jaką miałem z Bladem, to nie była oficjalna żadna normalna wersja, tylko jakaś dziwna taka wersja beta shareware jakby. I nie było to też normalne demo Blada, ani normalna wersja shareware, która pojawiła się tam kilka tygodni przed oficjalnym release'em, tylko jakieś, wiecie, demo beta 0.1 czy coś, w której były na przykład broni, których nie ma w wersji finalnej, ponieważ w wersji finalnej Blada mamy na przykład dynamit w postaci tutaj takiej wiązki 6 lasek dynamitu, a w tej wersji beta, w którą ja grałem, można było wybrać dynamit, nacisnąć 6 ponownie, i wtedy Caleb wybierał pojedynczą laskę dynamitu, a także znajdowała się w grze jeszcze jedna broń, czyli taka mina z dynamitu, którą się przyklejało do jednej ściany i przeciągało linkę do drugiej. Coś jak laserowa mina w Duke'u. O, jest główka. Tylko że no, ze sznurkiem jakby, co było całkiem ciekawą nowostką w tamtym czasie moim zdaniem i nie wiem czemu wyrzucili to z finalnego release'u. I co najlepsze, przez lata później myślałem, kurde, ale chujowe auto-aim, no co tu się dzieje się? Przez lata myślałem, że być może po prostu moja pamięć mnie myli czy coś, ponieważ nigdzie nie słyszałem żadnej informacji o tej wersji, do momentu, kiedy Energeek nie nakręcił jakiegoś materiału, w którym też wspomniał właśnie o tym demku. Kurde, jak się otwierało to przejście? Tutaj już nie pamiętam. Można było. O, ja, otworzyło się i są cholerne szczury. Rats! Rats! Gdzie Carmageddon? Nie ma Carmageddona. Nastąpiło przekierowanie gry na Blada. Przepraszam wszystkich, którzy przybyli tutaj zmyleni nazwą streama. Czy kupuję Switcha? Na pewno nie teraz, ale powiem wam, że mam nadzieję w jakiejś tam przyszłości kiedyś to urządzenie zaopatrzyć. I no cóż, jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o to urządzenie. Mam nadzieję, że sobie dobrze poradzi na rynku. Mam nadzieję, że kiedy, nie wiem, za tam rok czy dwa uda mi się wyskrobać kasę i je sobie kupić, to że będzie już dostępna całkiem sensowna biblioteka tytułów nie tylko nintendowych, ale także takich, które będą interesowały mnie. Tak więc mówię, no jestem pełen optymizmu i mam nadzieję, że sobie ta konsola dobrze poradzi, ponieważ też sam koncept łączonej konsoli przenośnej i stacjonarnej jest moim zdaniem genialny. Tekst I Live Again jest zapożyczony z filmu The Army of Darkness. Czekaj. I Live Again. Próbuję sobie przypomnieć, w którym momencie filmu było to zapożyczone. Znaczy, w którym momencie aż to mówi. Ale wierzycie na słowo, ponieważ wszystkie te gry, cała ta trójca gier, Duke Nukem, Blood i Shadow Warrior, są pełne odniesień do popkultury. No i te filmy akcji z ery VHS-ów są tam bardzo często wzmiankowywane. Co to? A to szczur mnie gryzie. Chodź tu, szczurze. Nie, Axel, to nie jest ten Duke Nukem, to jest Blood. Jak będzie 99Z, to można kupić. No ten,
wiesz, no, wszystko zależy od tego, jaką kto ma gotówkę do dyspozycji oraz priorytety. Ja na przykład w tym momencie, mimo gdybym nawet wygrał loterię teraz jakąś, wiecie, i dostał, nie wiem, 5 tysięcy do łapy, to myślę, że zanim bym kupił Switcha czy PlayStation 4, to najpierw bym sobie zorganizował, wiecie, lepszą kamerę, lepszy grabber, lepszy mikrofon i tego typu rzeczy, a później dopiero na samym końcu u mnie by było kupowanie, wiesz, konsol już dla własnej przyjemności, niestety. Aż tak nie pamiętam Armii Ciemności. No ja też nie pamiętam aż tak, jak żeby pamiętać ten konkretny cytat, ale no, Armia Ciemności to jest w ogóle, mega film. To jest w ogóle pierwszy Evil Dead, który widziałem, ponieważ w czasach dzieciństwa mojego i ery VHS-ów Lepa mówi, że całe życie czeka na kontynuację Army of Darkness. No to doczekałeś się chyba, no nie? Jak tam ci się podoba Ash versus Evil Dead, ponieważ no, serial jest genialny moim zdaniem. Powinien każdy fan Army of Darkness zwłaszcza być zadowolony, ponieważ jest bardzo komediowy. Chyba, że jakimś cudem nie widziałeś, albo jest to nieco nawiązanie do tego, że serial ci się nie podoba. Lepa, wyjaśnij, o co chodzi, bo po prostu nie ogarniam. Natomiast kontynuując moją przygodę z Army of Darkness, to w latach 90., czyli erze VHS-ów, moi rodzice byli bardzo restrykcyjni odnośnie tego, co dawali nam oglądać. Natomiast chyba każdy zresztą miał na osiedlu takiego kolegę, któremu rodzice pozwalali wypożyczać wszystko i oglądać, co tylko sobie tam wziął z wypożyczalni. No i ja miałem właśnie takiego kolegę, który namiętnie oglądał jakieś horrory, których nam by się oglądać nie pozwolono. Z tym, że miał czarno-biały telewizor w domu. I to było śmieszne, że czasami przychodziliśmy do niego oglądać te horrory jakieś. I wszystkie te jakieś straszne sceny były czarno-białe, tak więc element szokujący był, że tak powiem, czasami dyskusyjny. Serio, nie znał? O, no proszę, nie znałeś, Lepa? No to polecam ci, stary, wyszedł, no, teraz zresztą chyba już nawet drugi sezon, którego ja niestety z drugiej strony też jeszcze nie zdążyłem nadrobić. Wyszedł Ash vs. Evil Dead, a moim zdaniem świetny powrót. Bruce Campbell wrócił w takiej formie po prostu jako Ash. Cudny, polecam. Ten dynamit jest jak granat ostatecznego rozpierdolu. No to jest, wiesz, dynamit absolutnej dewastacji. Zapuść sobie, dokładnie. Obrzyn, najlepsza broń w grach. Też tak uważam. Od czasów Duma uważam, że to jest najlepszy możliwy ekwipunek w grach. Nawet kiedyś się zastanawiałem nad zrobieniem filmiku typu 10 najlepszych shotgunów w grach. Po czym zorientowałem się, że jest już takich chyba z 10 w internetach i go nie zrobiłem. Drugi sezon też jest bardzo dobry. O, no, to w takim razie bardzo się cieszę, gdyż kibicuję mu. I nawet bardzo się cieszę, że zrobili to w formie serialu, a nie filmu, ponieważ moim zdaniem, gdyby zrobili film, to... A masz, ty niewinny człowieku. To wiecie, poszłaby para w budżet, chcieliby zrobić blockbustera, zrobiliby go w PG-13 czy coś. A tak, to mamy tanie efekty, dużo efektów praktycznych, jest mnóstwo ketchupu rozlewanego tam na scenie, na planie, po prostu miodzio. Tak więc, mówię, to rozwiązanie zdecydowanie bardziej przypadło mi do gustu. Poza tym, no, będzie więcej Asha i to jest, że tak powiem, samo dobro. Kiedy zostawimy Kaleba na chwilę spokoju, zaczyna nucić rozmaite szlagiery. Tak. Strangers in the Night nuci. My Way Franka Sinatry, to nie kojarzę. Row Your Rowboat to tak, ponieważ to śpiewa też Kapitan Kirk i Spock i Dr. McCoy w Star Treku 5 na początku. E...
Tak się zapatrzyłem w grę, że aż zamilkłem. No ja też mam z tym problem. Kosa to najlepsza broń w grach. Pięcioletni bratanek tak uważa. O, dobrze. Ten. Niech się uczy na kosiarza. Kosa w postalu zresztą, jak wszyscy dobrze wiemy. I owszem, jest zajebista. Ci niewinni ludzie. No nie, dokładnie. Pamiętam, że to też było takie chore za dzieciaka. Pamiętam, że o, jakieś jacyś ludzie z... Zawsze jak grałem w Blada za dzieciaka, to mi się wydawało, że te wszystkie lokacje to jest jakiś psychiatryk czy coś w tym guście. Zwłaszcza, że któryś z późniejszych epizodów bodajże rozgrywa się w takich okolicach. No, dobre rozkminie na temat serialu. No też tak myślę. Też tak uważam, że dobry jest i niech będzie. Kurde, trochę coś mało amunicji mi dają. Łooo, ilu ich tam wyskoczyło. Hop, siup, ludzie, stop. Rozwalamy ich. W Blad powinna być muzakata. No proste. Nad grobem stryja. Wiatr cicho zdradza mi jego moc. On idzie ku mnie. Proste. Chowajcie noże w domu. Co ty, wyjmijcie. Bądźcie nożownikami. Czy kojarzę Crazy Leaks? Nie, nie kojarzę. Nowy czy stary? Jeśli chodzi o nową muzykę, to z przykrością stwierdzam, że bardzo mało zespołów nowych kojarzę. Hopsiu, zmiana dup. Dokładnie. Niech tutaj zombiak da swoją dupę jak komuś tam. Jezu, jak fajnie poleciał. Kurwa. Za to uwielbiam, słuchajcie, te stare dwuwymiarowe FPS-y. Dwuwymiarowe, no tak nazywam, ponieważ są sprite'y. Płaskie. Że, no jako że jest to rysowana ręcznie komiksowa grafika. O kurwa, umarłem. Nie wierzę. I nie zrobiłem quick save'a. Nie wierzę. O nie, co ja teraz zrobię? Muszę zacząć od początku. Zrobię save'a na wszelki wypadek. Czy serio zaczyna się od przebudzenia w przeszłości? Nie. Nie. Niestety, jak dobrze pamiętam, to nie. Pierwszy odcinek nie. Chociaż ja to bardziej żałuję, że nie... No właśnie, tfu w przyszłości. Żałuję, że nie dzieje się w tym... I slept too long! Bo to już byłaby w ogóle nerdowska masakra. I zresztą uważam, że to był... Sorry, tak się patrzę cały czas w dół, ale po prostu mam klawiaturę niżej, a muszę czasem zmienić dynamik, ponieważ ta gra nie obsługuje zmiany broni kółkiem myszy. Ponieważ zawsze myślałem, że koncept zrobienia kontynuacji Evil Dead w przyszłości byłby doskonały, gdyby aż pałętał się po opanowanym przez te... O Jezu, jak się nazywały? Przez Deadite'y. Ziemię taką postapokaliptyczną opanowaną przez Deadite'ów, no to przecież to byłoby coś zajebistego. Mad Max plus Armia Ciemności? Dawać mnie to! O, siemanko, Dainul. Do której stream? No, nie wiem, na pewno do 22, myślę, że bez problemu. A później, no to już chyba dam wam spokój odpocząć, ponieważ to też jest właśnie kwestia, którą chciałem z wami troszeczkę obgadać. Ponieważ widzę, że bardzo się cieszę, że nas tu tyle dziś przybyło. Natomiast i widzę, że no też opinie o tym, że fajnie, że jest stream, są obecne. Natomiast wiecie, no co za dużo, to co nie, to i świnia nie zeżre. Odi profanum vulgus kata pasuje. No proste. Chociaż moją ulubioną płytą kata to zdecydowanie jest... Oddech wymarłych światów. Po prostu cudo, perełka polskiego trash metalu i w ogóle genialność. Wow. Koniec po przejściu gry. Nie wiem, może mi się uda przejść epizod. Mogę zrobić, spróbować takie wyzwanie na przykład, czy coś. Natomiast płyta Katarzys zespołu Pathos, bo już myślałem, że ten, że zespołu Katarzys, ponieważ taki kojarzę, że też kiedyś istniał. Nie kojarzę, słuchajcie. Aczkolwiek powiem wam, że jeśli chodzi o nową muzę, to niestety jestem bardzo oporny i mam tutaj taką niestety paskudną przywarę.
mam normalnie jak jacyś najwięksi retromaniacy, którzy nie chcą przyjąć nic nowego do świadomości najczęściej. W sensie nawet nie chce mi się często słuchać, próbować słuchać nowej muzyki. Aczkolwiek nie zawsze z tego względu, że uważam, że jest do dupy. Po prostu raczej o to, że nie mam czasu na to, żeby poświęcić się teraz znowu odkrywaniu muzy, ponieważ to jest całe hobby i w ogóle już się zajmuję grami i trochę filmami, a co jeszcze, że muzą. Już się zajmuję kolekcjonowaniem winyli starych, a co jeszcze, żeby nowe chcieć próbować. Za dużo. Co za dużo, no to właśnie, świnia nawet nie zeżre. Co myślę o połączeniu Gunsów? Czy dziady dają radę? W sensie Guns Roses, czy Guns Roses się zreaktywowało? Ja kojarzę, że ten Axl Rose teraz zastąpił tego Briana Johnsona w AC/DC, a te ich, no... Kurde, no niby jakiś tam reunion też chyba jakiś czas temu był. Szczerze mówiąc, to naprawdę jest mi ciężko to skojarzyć nawet. Coś mi, wiecie, świta, dzwoni, ale w jakim kościele to nie ma opcji, żebym powiedział. O, Cezary, widzę, że masz podobnie z muzą jak ja, aha. No, to widzisz, znasz to przekleństwo. Potisman, miłego grania w MGS-a trójkę w takim razie. Właśnie, mówiłeś, że dotarłeś do Ewy, no to miłego. Zaraz masz to blada. I Carmageddon. Jecha. Z dziećmi, tak? No proste. No to słuchajcie. Ile mieliście lat, jak graliście po raz pierwszy w te paskudne, brutalne gry? Ja wcale nie jakoś za dużo. I patrzcie, co z niego wyrosło! Odezwie się zaraz czyjaś teściowa. Tak w ogóle ze śmiesznostek związanych retro. Ile miałem lat, jak w to grałem? Czekaj, nawet mogę to w stanie dokładnie przygwoździć, ponieważ przecież pisałem recenzję Blada do swojej gazetki szkolnej. To był 97 była premiera i 98 chyba pisałem tą retkę, czyli miałem 13-14 lat, coś takiego. Połączyli się Guns N' Roses. Pierwszy koncert taki dali to w jakiejś spelunie w Los Angeles za 10 dolców jak na początku. O proszę, niby klimatycznie. Tak, no to więcej niż twoje dzieci, Petrus, dokładnie. Kurde, zacząłem się w tym momencie, tutaj przecież coś trzeba było zrobić chyba. Wziąłem coś, tutaj trzeba było coś odblokować. O, dokładnie. Gunsa Kimbo, których nie mam, bo nie mam amunicji w ogóle. Kurwa, za mało amunicji jest w tej grze, coś. Za dużo się wyprztykałem. Jaki jest mój ulubiony FPS? Taki pojedynczy, kompletnie, całkowicie pojedynczy, najlepszy FPS, jaki uważam, że należałoby wykuć gdzieś tam pomnik. To będzie to Half-Life chyba pierwszy. Jeśli miałbym tak skonkretyzować no, grę, którą uważam za taki wzorzec. No pierwszy Half-Life, a bardzo ścisłymi pretendentami do kolejnych miejsc byłby Quake 2, Killzone 2 i Duke Nukem 3D. No to są takie cztery tytuły po prostu przegenialne, które uważam, że się można zawsze każdemu zarekomendować. Kurde, nie mam amunicji, nie mam zdrowia, zaraz mnie utłuką. Co ja tutaj mogę się uratować? Czy mogę tutaj pójść na śmierć tylko pewną? O, zabiłem go? Nie. Kurde, mogłem zrobić trochę później save'a. Teraz postaram się to uczynić. Dziwną matematykę stosujesz? No cóż. Śmierć numer 2. No właśnie, strasznie lamię. Jak ja mogę grać, tak lamić w moją kochaną grę? Podpowiedź, próbując zgadać jednocześnie. Tato, jaki jest film od 12 lat? Razem 13 to możemy oglądać. Razem. No.
powiedz im, że ten, że jedno może oglądać, znaczy patrzeć na obraz, a drugie słuchać. I zapuść im tak jakiś film właśnie od 13 lat. No kurde, to od 13 lat to w sumie nie będzie nic aż tak gwałcącego głowę, co by mogło podkreślić ten żart, ale to byłby w sumie dobry motyw na ten, straumatyzowanie swoich dzieci i nauczenie ich, czy, co znaczy plus 18. Puścić im jakąś martwicę mózgu, ale jedno niech tylko słucha, a drugie niech tylko ogląda i później niech się podzielą wrażeniami. Jaki jest twój ulubiony FPS? Powiem ci, że wiesz co, ja zawsze mam problemy z takimi podawaniem czegoś na zawołanie ulubiony, ponieważ ja mam zmienne nastroje, że tak powiem, jeśli chodzi o moje naj coś. Na przykład w tym momencie mój ulubiony FPS mógłbym ci powiedzieć, że na przykład to jest Blood, ponieważ w niego właśnie gram z wielką radością. No ale tak generalnie to najczęściej wymieniam Quake'a 2 i Killzone'a 2. Quake 2 jako klasyk, a Killzone 2 jako świetny nowy FPS, który jest po prostu moim zdaniem takim... O, w dobrym momencie zrobiłem save'a, ale miałem przeczucie. Który jest takim ukoronowaniem iluś tam nastu lat rozwoju gatunku. Shadow Warrior. Rage, najlepszy FPS świata. Wiesz co, nie byłbym skłonny się sprzeczać, ponieważ Rage był naprawdę świetną strzelaninką. Znaczy świetną grą, bo... O kurwa, ale zlemiłem. Ponieważ opierałbym się przed nazwaniem go strzelaninką. Rage to był niemalże pierwszoosobowy RPG, jak na mój gust. Oho, fajnie, że dam radę. Dobra, zabij mnie, zombiaku. Rage jest, był naprawdę wciągający. Pamiętam, że mocno siedziałem... No kurwa. Przy tym całym zbieraniu różnych... śmieci do produkowania własnych broni. No cały ten badziew związany z jakimś tam craftingiem w Rage'u był świetny. Martwica to odpowiedni film, no proste. Martwicę oglądałem jak, nie wiem, 12 lat miałeś? O kurde. Co sądzę o Borderlands? Ciekawa gra, troszeczkę nie dla mnie. Jakoś tak odepchnęła mnie swoją stylistyką. Zbyt kolorowe to jest wszystko, jak na mój gust, i takie błyszczące, błyskotkowate. Ja to właśnie bardziej lubię klimaty takie jak w Killzone. Szaro-buro, seriożnie i poważnie. Jezu, ale zlamiłem. Może poszukam jakiegoś zdrówka na tej planszy wcześniej, ponieważ mogę mieć problem z przejściem tego korytarza. Albo będę musiał zaloadować po prostu od początku planszy. Tak więc Borderlands, pograłem kilka godzin kiedyś, pograłem w koopie z kumplem na Xboxie, no i skończyło się, ale o, jest, dostałem Life Essence, bardzo dobrze, może i z tych wyskoczy. Zrobimy save'a. Czemu taka dziwna nazwa? O tak, chociażby. To wyskoczyłem. Oj, nawet dostałem shotgun shells. Bardzo dobrze. Zdycha. I save. O Jezu, zaczyna mi się normalnie przypominać przechodzenie Medal of Honor. F5F9. Ja źle odebrałem urodzonych morderców. Ogólnie nie polecam. Jak to źle odebrałeś urodzonych morderców? W sensie, to obejrzałeś, jak byłeś mały i do dzisiaj uważasz, że, no, że przemoc jest fajna? To jak to źle? Nie rozumiałeś hype'u na ten film? Jak dla mnie film mógł być. Nie rozumiem też jakiegoś mega... jakiejś mega legendy, ale... ale był spoko. Och, ale kurwa, wyskoczyłem. Słuchajcie, jeśli możecie, weźcie mi podpowiedzcie, jeśli ktoś widzi, pojedynie właśnie miał podglądu, tak z ciekawości, ile jest osób obecnie na streamie, tak w ogóle. Tarantino sprzedał scenariusz i nie podobała mu się ekranizacja. O, to, czyli ten film ma jeszcze, w dodatku niecną historię jakąś za sobą.
Wiecie co, zaczyna do mnie wracać. Normalnie mam flashbacki z przeszłości. W ogóle zapomniałem przez te lata, że Blood jest trudny. Cholera. Temat. Draństwo. O, 25, no proszę. No to jestem w zaskoczce, że tak powiem. To wszystkich, którzy oglądają, pozdrawiam, słuchajcie. Cicho ciemnych także. Mam nadzieję, że w jakiś sposób każdy się czuje rozerwany. Wysyłam za dużo wiadomości, sugerują, żebyś zrobił sobie przerwę. Że co, ten automatyczny system na YouTubie, a ja ten ustawiałem, że nie ma żadnych limitów, że każdy może pisać ile chce. Dziwne. Wtedy powiedział, że więcej swojego scenariusza nie sprzeda. No, nie dziwię się, jeżeli nie był zadowolony, no to prawidłowo. A, tutaj można jeszcze pójść i wziąć to, dokładnie. Aha, teraz zrobimy sejfika. O, to będzie najlepsze miejsce. Mógłbym skończyć... To jest YouTube, no właśnie. Dobrze, że nie FilmWeb, co? Chodźcie, zombiaki, wyskakujcie. Tak ten lamie na tej drugiej planszy, powinienem już dojść do pociągu dawno. No, ale mnie tu urżnęli. Cudownie. No, to nawet nie ma sensu, żeby próbować tak. Teraz 21. O, poszli jak się zacząłem pytać. Nie, ale to ten, generalnie to jest, jestem bardzo zadowolony. Tak w ogóle to śmieszna rzecz, ponieważ nigdy nie zgadlibyście, co mnie zainspirowało do w ogóle do zaczęcia robienia streamów. O czym powiem wam za chwileczkę, kiedy wiecie co, oczyszczę to pomieszczenie. Wybaczcie, że się wyłączę na momencik i spróbuję dziadów, kurwów, tutaj... skurwysyny, wziąć i przejść. Umieraj. Sejwuj się. W Duma bym zagrał. Nie ma problemu, będę mógł grać. To już tylko, że następnym razem po prostu. W ogóle właśnie wszystkie te takie oldschoolowe FPS-y sobie rozkminiłem, że te wszystkie requestowane przez was heretiki, hekseny i tym podobne wynalazki, to ja sobie bardzo chętnie ogram tutaj na żywo z wami. Ponieważ no, taka forma wydaje mi się, że będzie najwygodniejsza po prostu pod kątem realizacyjnym. Już się chciałem zacząć cieszyć, że udało mi się przeżyć i mnie dziad zajebał, kurwa, jak Tonego Montanę. No, co za dziadostwo. Przydałoby się odnawialne zdrówko. No dobra, bym musiał przecheatować ich tutaj, po prostu skorzystać z tego, że się blokują w tamtym miejscu. Może nawet pośle im dynamita. No, oczywiście oni teraz cheatują i nie chcą się nim zabić. Zdycham. Najgorszy to ten ostatni na dzikim zachodzie. A tu mówi, chyba gadacie o jakimś filmie, który mnie ominął. Dobra, zasejwuję. Jest. Nienawistna ósemka. Nienawistna ósemka, zajebisty film. Byłem dwa razy normalnie w kinie. Znaczy, przepraszam, widziałem dwa razy, się zapędziłem. W kinie byłem raz. Obejrzałem najpierw Pirata, a później polazłem do kina, bo film był aż tak zajebisty. No dobra, udało mi się chyba wreszcie przejść. Jestem z samymi widłami. Ciekawe, czy cokolwiek tutaj zdziałam w ten sposób. Dajcie mi jakąś amunicję, skurwysyny. Jak to? Ta gra jest okrutna. Może lepiej by mi szło, gdybym miał dźwięk, ale cóż. No teraz jak tego jeszcze utłukę. O, jest i amunicja. Doskonale. No to teraz mogę zasejwować.
No i teraz mogę wam powiedzieć, co mnie zainspirowało do w ogóle do ustawienia sobie tego całego streamowania. Otóż słuchajcie, zainspirowały mnie bezpośrednio do tego, żeby któregoś dnia tam przedwczoraj siąść i wreszcie instalować sobie te odpowiednie jakieś tam kodeki, programy i tak dalej. Zainspirowały mnie, uwaga, MGR Zagadło, to pierwsza osoba, oraz Rafatus, czy jakoś tak? Jakiś taki patus straszliwy z YouTube'a. I te przeraźliwe połączenie chyba, po prostu tego przeraźliwego połączenia nikt się nie spodziewał. Wszystko dlatego, że wiecie co? Stwierdziłem po zobaczeniu jakiegoś tam newsa przypadkiem na YouTubie, jak mi wyskoczył po odpaleniu głównej, o jakimś tam kolejnej patologii na YouTubach i tak dalej, i po raz pierwszy postanowiłem sprawdzić, co, jak to w ogóle wygląda, kim są te patusy i co to jest. No wiecie co, dodałem załamki. Nie będziemy mówić o Rafatusie. Będę tylko mówił o tym, że dostałem załamki z jednego względu, ponieważ ja tam nie chcę właśnie rozkminiać na temat tego, na temat szczegółów patologii, o tak. Natomiast zdenerwowało mnie jedno to, że koleżka streamuje jakieś rzeczy przy grach, no nie? I stwierdziłem w tym momencie, że YouTube po prostu sięgnął dna i należy go ratować. To po pierwsze, a po drugie, zobaczyłem, że live'a zrobił też MGR Zagadło ostatnio, na jakimś tam, na którym odpowiadał na pytania widzów. I MGR Zagadło natchnął mnie pod tym względem, że stwierdziłem, że jeżeli MGR Zagadło, który mówi, że on jest zacofańcem, że się przyznaje sam, że nie ma smartfonów i że nie chce czegoś takiego używać i że tam tylko old school, nic nowego i bla bla bla, i że jeżeli nawet MGR zrobił live'a, to stwierdziłem, że ja już też chyba nie mogę być w tyle i muszę popróbować. O, dammit, strzel w gaśnicę. Już popatrzmy, gdzie tu mamy gaśnicę. Jest tu gaśnica. Tu jest tylko wyjście na kluczyk. Nie ma gaśnicy. Musiała być wcześniej pewnie ten, no. Przeoczyłem przez laga na czacie. No tak, no, wywodzi się z gier, wszystkie zjeby się po to podpinają. Ale kurde, wiecie co, ja to ten, aż się zdziwiłem, że czemu ci kolesi, nie wiem, nie streamują na przykład z czegoś bardziej takiego pod siebie, na przykład, nie wiem, meczu z piłki nożnej czy coś takiego. No ale cóż, tak jak słusznie zauważyłeś, nie ma co o nich tutaj rozmawiać. Chodziło mi tylko o podanie ich jako swego rodzaju dziwnej inspiracji. A zwrócił mi też na nią uwagę w ogóle jeszcze ktoś inny, mianowicie jeden z widzów, ponieważ jeden z widzów odezwał się do mnie ostatnio z pomysłem donate'u, chciał mi przesłać kilka gierek i powiedział, że jeszcze prawdopodobnie to uczyni, natomiast też został zainspirowany działaniami któregoś jakiegoś z tych patusów i będzie chciał wypróbować, czy jemu też się może czegoś nie uda zdziałać i że te gierki może mu do tego posłużą. Tak więc stary spoko, jak najbardziej, próbuj, należy ratować w takim razie w ogóle jakiekolwiek dobre imię graczy jeszcze, żeby nie kojarzyli nas z samymi zjebami jakimiś niewartymi uwagi. I bach, i bach. No zdechnijcie. No nie, no nie. Udało się? O kurwa, teraz tamci przyjechali. No to zajebiście, dużo zrobię z tymi pięcioma zdrowia. Idę poszukać czegoś po planszy. Może ty mi pomożesz? No na przykład zabijając mnie. Jezu, jaka ta gra jest okrutna. Siemanko, Tarnał. O, long time no see. Jakie to jest makabryczne. Czemu? No nieważne czemu, nie są warci uwagi, więc nie ma właśnie co tego rozkminiać.
Pythagora Fatusa, muszę młodemu filtrowanie netu zrobić. No oglądał się. Co ty gadasz? Ktoś u ciebie się z rodziny bezpośrednio natknął, że tak powiem, i został skrzywiony czymś? Ojej, no to już w ogóle... szczerze mówiąc, nie byłbym w stanie podejrzewać, że coś takiego może się faktycznie zdarzyć. No bo... nie wiem, to przekraczało moje po prostu już zdolności chyba ogarnięcia rozmiarów patologii, nie wiem. Zresztą wiecie, no ja się nimi nie interesuję generalnie. Ja się generalnie w ogóle tą niestety sceną live'ową interesuję mało. Czyżby mi się... Tak, udało! Udało się przejść do kolejnego poziomu. Cudownie. Już myślałem, bałem się, że zeskoczę przypadkiem przed pociąg automatycznie. Od jakiegoś czasu ukradkiem ogląda, bo zabroniliśmy. Na głowie świecę jakąś zaczął robić? Łóżko zerwał. Okej, dobra, bo faktycznie w ciągu całych 5 minut, jakie poświęciłem na oglądanie twórczości Rafatusa, to zdążył w trakcie tych 5 minut faktycznie 2 razy przewrócić sobie tapczan w domu. Tak więc... tak się właśnie zacząłem zastanawiać, czy to jest może jakiś jego trik. Wiecie, to ten... dziwny ten Carmageddon. No proste, to Carmageddon w wersji FPS. I mówię, może to jego zagrywka jest, że wiecie, wow, potrafię przewrócić tapczan. Słuchajcie, jest to mój trik. No, wiecie, Archon zna się na grach, Energik potrafi opowiadać, a ja umiem przewrócić tapczan. Pa. Żadne argumenty już nie działają, ale w sensie, rany, lepa, ten, ja nie wiedziałem, kolego, że ty masz aż takie doświadczenie rodzicielskie, w sensie, no, bo ja tam się ludziom nie wtryniam w życie prywatne i nie interesuję zazwyczaj. Myślałem, że jesteś, że tak powiem, wychowawcą kogoś młodszego, ale no to cóż. Sorry, przepraszam, chwileczkę zszokowałeś mnie chwilowo. Muszę się otrząsnąć. Co do Rafatusa innych patusów, bekę masz z bratem, Slawianin, mówisz. Raz, że pomiatany w gimbazie ktoś. Jeszcze nie karmić trolla. No tak, no widzę, że generalnie podejście wszyscy mają podobne. Ciężki wiek buntu. No właśnie, Lepan, to... W sumie, kurde, no... Dzisiaj dzieciaki mają chyba trochę inaczej niż my. Jak ja sobie czasem staram wyobrazić, na co ja bym wyrósł, gdybym dorastał w dzisiejszych czasach, albo przynajmniej jakby wyglądało to moje dorastanie, to... kurwa, dziwne. Autentycznie, no wiecie, jak ja chodziłem do budy, to jeszcze nie było gimnazjum w ogóle. Znaczy, gimnazje akurat się tworzyły, ale ja byłem tam przedostatnim rocznikiem chyba, który szedł jeszcze starym systemem. No i też wiadomo, że za moich czasów nie było YouTube'a i internetu w komórce i w szkołach gnębienie, no to polegało na tym ewentualnie, że ktoś komuś tam kanapkę na podłogę zrzucił, no nie? Natomiast dzisiaj... No każdy z was, który jest młodszy wiekiem tutaj, no to słuchajcie, każdemu z was współczuję serdecznie przechodzenia przez ten wiek szkolny w dzisiejszych warunkach. Ja w twoim wieku byle chociaż psychopata. Ty chcesz zostać wyszanym patolem? Jak pewnie na youtubera byś wyrósł. No, ciekawe jakiego tylko. Ja z drugiej strony może wcześniej. To jest tutaj też u kogoś w gimnazjum też wszyscy oglądają i że to jest straszne. Tarnaf mówi, że marzy się odcinek o grach z Alienem. No słuchaj, masz dobre marzenia, ponieważ mi też się marzy. Od Alienów zacząłem swój kanał właściwie, można powiedzieć. Te materiały są już strasznie stare i chujowe i do dupy. I ja bym bardzo chciał je zremake'ować. I teraz mam nawet ambicję jakąś, żeby przynajmniej
częściowo chociaż coś, cokolwiek o Alienach nakręcić z okazji premiery Alien Covenant. Tak więc trzymajcie kciuki, żebym się za bardzo tutaj nie podjarał tym całym live'owaniem i różnymi pierdołami w najbliższych dniach. I po skończeniu testowania chińskiego główienka zabrał się za właśnie coś o obcych. Ponieważ właśnie mam to w planach. Za dobrze mają teraz, mówi Lepa. W dupa się poprzewracało. No proste. Chyba najmłodszy, bo 22 lata, mówi Slawianin. No, nie wiem, czy ktoś może być tutaj jeszcze młodszy. Może być, myślę, bo... Niektórzy z widzów mówili mi, że oglądają mnie po szkole, tak więc wnioskuję, że są w takim jeszcze młodszym wieku. Komuna by się przydała. Ale aż tak stary nie jestem. No, to jeszcze nie możemy narzekać, że komuna się by przydała, ale nie wiem co tam. Lata 90. albo przynajmniej normalność, o, jak Korwin mówi. Chcemy normalności. Natomiast jeszcze szybko dokończę, że wyrósłbym na youtubera. Wiecie co, tak sobie rozkminiałem swego czasu postać znaną jako Klocuch, z którego generalnie wszyscy mają bekę chyba i subują go dla beki. No i cóż, no to jest beka. Ale wiecie co, pomyślałem sobie, że z drugiej strony nikt z nas nie będzie miał takich wspomnień jak ten koleżka. Nikt z nas nie będzie miał czegoś takiego, że później dzieciom będzie mógł opowiadać, że wiecie co, jak miałem 12 lat, to miałem kanał, na którym mnie oglądało 50 tysięcy ludzi, bo tam Klocuch ma chyba jakieś w chuj tysięcy w ogóle subów. Dlatego ja na przykład nigdy bym się chyba nie śmiał z Klocucha, znaczy nie naśmiewał, o tak, ponieważ uważam go za pocieszną postać. O, Mateusz już mówi, że ma 14, a PSX Maniak też mówił, że ma 14, tak więc, no, zdarzają się. Oż ty, dziadu, jak mi wlazł tu, kurwa, do windy, chamiewany. Gnije trochę, bo za dzieciaka wszyscy jarali się jakimiś hip-hopowcami. To, wiesz, a ty czytałeś sobie biografię Stalina. No cóż, takie przypadki też znamy. Też trochę to kojarzę, że tak powiem. Natomiast w ogóle też ja mam taką rozkminę odnośnie lat 90., ponieważ no jako, że wszyscy zajmujemy się tutaj po części jakoś tam retro i nostalgią, a lata 90., czyli moje dzieciństwo, no z tym mi się kojarzą, to mam rozkminę tego rodzaju, że o ile teraz jestem w stanie tamte lata gloryfikować i przypominać je sobie z uwielbieniem i tak dalej, to wiecie co, ja na przykład lat 90. w trakcie ich trwania nie znosiłem. Nienawidziłem lat 90., nienawidziłem tych oczojebnych żółtych butów, które wszyscy nosili, nienawidziłem mody na MTV, nienawidziłem mody na Disco Relax, nie znosiłem Captain Jacka, Macareny, wszystkich tych pierdół, którymi się ludzie podniecali w latach 90., to ja po prostu nie znosiłem. No oprócz tych wybranych oczywiście, które były zajebiste, jak Żółwie Ninja, tak. Ale to taka śmiesznostka, którą myślę, że właśnie chciałem się z wami podzielić. Co tam piszecie? Tam lepsze Mein Kampf. Od czego lepsze Mein Kampf? No, na pewno znajdzie się kilka książek, od których jest lepsze, ale generalnie rzecz biorąc to jest w chuj nudne i nie polecam nikomu czytać. Bo jest, oprócz tego, że głupie, to jest kurwa nudne strasznie. O, Axel, co masz udowadniać? Że Klocuch to nerd geek. A! I wyjaśniać jego prawdziwą osobowość. No, cóż. Energii w takim razie. O, jakie fajne jelitka. Dobrze się, no, przekształca. Kurde, przydałyby się wskazówki, jak w Mortyrze, bo teraz nie pamiętam już gdzie iść. Zobaczmy, czy mogę już pójść na początek pociągu, ponieważ tam się, pamiętam, szło docelowo. Ale jeszcze jakieś dwa pokoje takie po drodze się zaliczało. Zaraz, tutaj nie, tutaj jest kuchnia. Jeszcze jest... to chyba dalej. Klocuch to nie jest energik. Energik nie ma takich małych rączek. Nie mieszka na wsi w Szwajcarii.
to tam go wie. MTV to kiedyś była inna bajka, no tak, BBC Butthead. Spadasz. No, Jacob, na razie. Miłego, dzięki, że wpadłeś. O kurwa, czy bym się cofnął w złą stronę? Proste, bo idę na koniec pociągu. Tak, no BBC Butthead to było co innego. Było też właśnie, właśnie to, co Cezary wspomina, że Headbangers Ball to była taka godzina metalu na MTV, ale generalnie to... Czemu ja się tutaj ciągle wracam? Się ciągle zakręciłem. Generalnie to kiedy... Może ja się źle wyraziłem, wiecie co, bo MTV... O, Lepa też znika. Na razie, Lepa. Trzymaj się. Dzięki jeszcze raz za wszystkie te porady, dzięki którym to wszystko dzisiaj było możliwe. W ogóle, jeżeli wszyscy, ktoś tam będzie już mówił, że generalnie wszyscy mają dosyć, to będziemy rozmyślać nad kończeniem, ponieważ ile to mamy? Za 10:10. To już 2 godziny w sumie leci. No to na pewno przejdźmy jeszcze do końca następnego levelu może. Postreamuję, a potem to już zrobimy stop. Dobra, zrobimy save gry. Wcześniej jest. No to ten. Mówię, do końca następnego poziomu przynajmniej. No wiesz, wiecie, jest tak, że dla mnie to jest żaden problem siedzieć i grać i gadać, natomiast no nie chcę nikogo zanudzać. Ani też no nie chcę w pewnym sensie w którymś momencie doprowadzić do tego, że będę siedział sam i gadał do siebie, tak więc... no nie, safety clamps are in place, the switch is locked. A, jeszcze muszę tamto przekręcić. No, ale na razie w takim razie jeszcze pykajmy. Petrus też... A nie, to Petrus tylko żegnał Lepę. Mieliśmy szczęście w latach 90. Ja miałem TVP 1 i 2. A ja absolutnie Rastanksie nie zazdrość, ponieważ ja de facto na chacie też nie miałem u siebie MTV. MTV miał tylko mój brat cioteczny i ktoś tam z klasy, no nie, ale MTV no tak się kojarzy ogólnie z latami 90. A Cezary nie opuszcza. Jupiter jeszcze chwilę posiedzi. No to bardzo dobrze, panowie, bardzo dobrze. Death Carnival, jedziemy. Natomiast może wiecie co, ja się źle wyraziłem, jeśli chodzi o MTV, ponieważ to był mój galop mózgowy. Ponieważ MTV się kojarzy jako pierwsze jako z muzyczną telewizją. A de facto chodzi mi bardziej o gówno zwane Viva 2. O, i w tym momencie to już chyba wszyscy, którzy pamiętają tamte czasy, jednocześnie zrobili... Tak, kurwa, Viva 2, pamiętam to gówno! Chyba, że należeli do jednych z tych nielicznych, którzy... Znaczy, z tych licznych, no, którzy to uwielbiali. Tak więc, no... O to mnie chodziło. Gdzie się szło teraz po kluczu? Jakieś takie specjalne... Gdzieś... Kurwa, kurkiel. Jest. Aha. To jest super prądko. Chyba przynajmniej z pytania. To jest troszkę coś, może coś. Tu Prison Sex. A niestety nie znałem. Nie słuchałem nigdy Tula. Viva to była. O, tutaj mamy Kimball. Okej. Jeżeli to jest jakieś nawiązanie do filmu, którego ja nie kojarzę, to... Kajam się w tym momencie, bo nie wiem, czym może być Kimball. To jest jakiś skafander kosmiczny albo strażacki, więc nie wiem, może jakiś film o strażakach z lat 80., którego nie kojarzę. Viva 2, no właśnie, to była patologia. To była patologia tamtych czasów. A MTV w sumie to się zaczęło kiepścić tak w latach 2000, chyba mniej więcej, kiedy zaczęli robić coraz więcej reality TV. No i tak generalnie ich oferta spadła na łeb na szyję. O, jest. O, Thompson, dawać Thompsona i save'a. Jaki jest twój ulubiony zespół? Megadeth. Tutaj akurat nie mam najmniejszych nigdy wątpliwości.
co do podawania. Kiedyś Iron Maiden bym powiedział, jeszcze z 10 lat temu, ale obecnie od wielu, wielu lat. Obecnie od wielu, wielu lat Megadeth po prostu jest na niekwestionowanym pierwszym miejscu. Dave Mustaine jest genialnym twórcą. Jeszcze swego czasu na równi mógłbym docenić zespół Def, no ale niestety Chuck Schuldiner opuścił nas już, ile to będzie, 18 lat temu, niedługo stuknie. A to był też genialny muzyk, o Jezu, muzyka Def była po prostu i jest przecudna. To jest tak wspaniały metal. Kompozycyjnie i wykonawczo po prostu najwyższa klasa. Strasznie szkoda, że ten koleżka umarł, ponieważ on by natworzył po prostu arcydzieł metalu jeszcze później. Ponieważ ta muzyka jego ewoluowała w stronę kompozycji, a nie piosenek, ponieważ wczesne płyty Def, o ile jeszcze można tam uznać, że były takie bardziej no, typowo defowe, w sensie, że miały jakieś tam utwory, no nie, i krótkie tam 3-4 minutowe i naparzanie, no to późniejsze to już były prawdziwe, kurwa, szatańskie epopeje, no nie. Ta płyta moja ich ulubiona to jest Symbolic, a zaraz po niej Individual Thought Patterns. Teraz, Individual Thought Patterns, co ja gadam, przecież to jest tytuł innej płyty. Mi chodzi o... O Jezu, o ostatnią płytę z takim pojebanym tytułem, który się strasznie chujowo ma. Sounds of Perseverance. O, ostatnia płyta Def. Mistrzostwo. Mistrzostwo, po prostu cudowność. O, sorry, aż się za bardzo rozgadałem. O, nie mogę wyjść, no przecież no tak, bo to dom strachu. Seeing is believing. Let's see. O, szatański łeb. Rozjebany koleś, powieszony, rozjebany koleś, bez nóżek. Oj, horda zombiaków! Siema, Gameplay Games. Co słychać u mnie? Właściwie to szum dysku tylko, ponieważ gram bez dźwięku. A tak poza tym to jakoś całkiem leci. Dzięki, że pytasz. A co u ciebie w takim razie? Rączka! Ojej, rączka! Nie, to zombie mnie atakuje. Ale rączka. Nie ma rączki. Kurwa, rodzina Adamsów była zajebista. Szkoda tylko, że mnie ominęły czarno-białe Adamsy. Niestety. Widziałem kilka powtórek jakichś kiedyś tam na jakiejś lokalnej telewizji. Jakiś WOT 51 nadawał. Te rączki to jest zło, z martwego zła, to ręce Asha, opętane złem. Jebut, aaa, but. Jebudobut. Niewidzialna ręka? Niewidzialna ręka wolnego rynku. Chociaż w tym przypadku to raczej można mówić o czarnej ręce. Skansen, kiedy kończę? Staram się ostatni. No ale myślę, że no, plan jest taki, żeby po tym poziomie skończyć na dzisiaj. O tak. Ponieważ tak generalnie, no to mam nadzieję, że jeszcze trochę pociągnę. Była kupa śmiechu z tego odcinka? No to bardzo się cieszę. A nie, tutaj, bo piszę jeszcze o czymś innym, chwileczkę, to muszę najpierw tam doczytać, że odcinek do dupy. Dziadowskie hakowane wersje Mortal Kombat. A, no tak. Dzięki, owszem, mi się też ten odcinek podoba. O! Co ja zrobiłem? A save daleko chyba. O, goddammit. No cóż. Tak więc pytanie, kiedy kończysz? Nie tak szybko, jak się spodziewałem. Nie ciągnij, pchaj. Dokładnie. Push it to the limit. O, jak ich właśnie zepchnąłem ich kulami do wody. Dzięki, to była dobra porada.
Tim Burton robi właśnie animowaną wersję Adamsów? Co ty gadasz? O, to może być fajne, bo Tim Burton ma generalnie dobrą rękę do animacji. Tak więc ciekawe, co tam wykrzesa. Aczkolwiek, no mówię, no może bardzo dobrze, że animacji, ponieważ ostatnie, powiedzmy, o ile amunicji do shotguna, muszę mu tam skoczyć. Hop. No, kilka zebrałem. Kebabik. O Timie Burtonie, że mam nadzieję, że zrobi coś dobrego, ponieważ jego ostatnie filmy to tak troszeczkę nie halo, no za bardzo. Jakoś tak, co, ta Alicja w Krainie Czarów była jakaś taka do dupy chyba. Musiała być do dupy, bo jej nie oglądałem. Kończysz, nie wytrzymujesz. No to dzięki Potisnance za to, że wpadłeś. Jak najbardziej rozumiem, że ile można. Zbyt dużo cię nie ominie, mam nadzieję, tak więc trzymaj się i do następnego. Natomiast wszyscy moi tutaj najwytrwalsi. Pozwólcie, że użyję was do pewnego rodzaju testu. Przełączę się na chwileczkę na coś lepszego. Spróbuję się przełączyć na ten panel kontrolny. No proszę, czyli mam dostęp do statystyk. Co spróbuję? Spróbuję zmienić nazwę streama i czy to się wpłynie na wasze odbiór. Jeśli byście mogli mi powiedzieć, czy u was się nazwa streama na Blood, to będę też wdzięczny za informację. Ile lasek musiał pociągnąć Danny McBride, żeby zagrać w nowym Alienie? A kto to jest Danny McBride? Kurde, nie kojarzę po nazwisku. Trzymaj się. No Cezary też trzymaj się w takim razie. Słuchaj, na razie Dave. Jak dostaniesz od Motion Ride tego swojego pikselowego Dave'a, to się pochwal koniecznie. Zmieniła się nazwa streama. O, bardzo dobrze. A, jesteś jeszcze. Nie lecisz. No to w takim razie bardzo się też cieszę. Come on. To śmieszny kolor, co w głupich komediach grywa. Adam Sandler? A nie, zaraz, napisałeś śmieszny. Kurwa, tutaj coś było w śmietniku. Chyba jakiś bonus, czy coś. Oczywiście, czarna... O, reflective shots. Ciekawe, co to jest. Było chyba odbijanie. Cool. Teraz po kluczyk. Wymaga klucza. No nie, skąd się nie wziąłem klucza? A, nie wziąłem klucza, pewnie jest ten, z Domu Strachów. O, kula przepowiedni, kula szpiegula. O, nie da się jej zniszczyć. Taki pedziw, co gra... od pirotechniki w Jajach w Tropikach. Czekaj, Jaja w Tropikach pamiętam, bo to był zajebisty film. Od pirotechniki... Czyli to był taki chudy białas chyba jakiś taki, tak? Your Highness? Nie, też nie. Nie kojarzę. A, czy coś miałem stąd zabrać? Chyba już wszystko zabrałem, co miałem. A, tutaj... jest klucz. A klucz jest wcześniej. Klucz będzie tu. Tak? Tak. Zrobimy sobie save'a. Co sądzę o serii Halo? Bardzo fajna seria, którą podziwiam, ale nie zawsze mam ochotę w nią grać. To jest tak, że bardzo podziwiam pierwszego i drugiego Halo za to, co nawyczyniały na Xboxie, w sensie, że wyciągnęły bardzo fajną rozgrywkę FPS-ową na konsoli, co nie było w tamtych czasach jeszcze tak straszliwie oczywiste, ponieważ mimo, że na PS2 i... które było wcześniej, oraz na Dreamcastie, które było jeszcze wcześniej, pojawiały się jakieś konsolowe FPS-y.
Tak, dopiero Halo moim zdaniem zaprezentowało naprawdę płynne sterowanie w grze FPS na analogach. Zdechłem. Fajne motywy w rozgrywce, ponieważ w pierwszym Halo są ze trzy takie poziomy para sandboxowe, w sensie, że chodzisz sobie po wielkiej planszy i możesz wybierać kilka celów w dowolnej kolejności. Chociażby pierwszy level taki jest. Level o nazwie. O rany, o nazwie to sobie nie przypomnę, ale to jest wejście do tej takiej biblioteki. Cały level, który rozgrywa się na powierzchni jakiejś takiej wyspy, w którą jest wbudowany kompleks jakiś taki badawczy w środku tej wyspy. I można tam jeździć tym Hammerem i w ogóle jest zajebiście. Tak więc no, podziwiam. Pierwsze Halo przeszedłem od A do Z. Drugie Halo cały czas przechodzę jeszcze od kilku lat. O Jezus, padłem. Zacząłem przechodzić jakieś 2 lata temu chyba. Przeszedłem połowę, zrobiłem save'a i jeszcze go nie dokończyłem na razie. Natomiast Halo na Xboxie 360 jakoś dla mnie troszeczkę stracił magię. Generalnie nie jestem zbyt wielkim fanem tego jego piszczącej fauny i flory, którą się tam ubija, tych kowenantów. Zdecydowanie wolę Killzone i jego kosmicznych nazistów. Ale od czasu do czasu popykać nie jest źle. Zresztą zajebistą opcją w pierwszym Halo i drugim jest split-screenowy multi nawet dla 4 osób. I zdarzało mi się zebrać znajomych przed konsolę z 4 padami i rozegrać sobie na jednym telewizorze meczyk w pierwsze Halo. Jak za starych, dobrych czasów, których nigdy nie zaznałem, ponieważ robili to u siebie zazwyczaj Amerykanie, ponieważ u nas nikt prawie nie miał Xboxa. Tak więc jak najbardziej uważam, że dużo plusów ma ta seria, po prostu nie wszystkie części mi pasują. Czy mam jakąś konsolę Atari? Tak w ogóle, no, co do tego Your Highness, to nie widziałem. Nie widziałem. Czy mam jakąś konsolę Atari? Nie. Nie posiadam nic Atari obecnie u siebie w domu. Niestety lub stety. Nie uważam. Obecnie nie mam funduszy na to, żeby zajmować się zbieraniem Atari, ponieważ no to byłby wybitnie taki wybryk retro, że tak powiem. Gry na Atarynkę tak na co dzień to jednak mnie nie ciągną już. Nie wyobrażam sobie, żeby siąść i tak po prostu cisnąć w River Raida, czy nie wiem, jakiś tam Spy vs. Spy. Ne. Musiałbym to kolekcjonersko, że tak powiem, kupować, a są rzeczy, które bym chciał mieć dużo bardziej niż Atari, tak więc to musi poczekać na jakieś odległe lata. Ale za każdym razem, jak widzę na Allegro tą taką konsolkę Atari Flashback, jak ktoś wystawia za złotówkę, to za każdym razem próbuję ją wylicytować. Oczywiście nigdy mi się nie udaje, ale przynajmniej próbuję. Bo taką zminiaturyzowaną wersję to sobie bez problemu z chęcią ogarnę. Kurwa, przecież zebrałem już ten klucz. Czego oni jeszcze ode mnie chcą? Gdzie mam jeszcze pójść? Co jeszcze odkryć? O! Pytanie od Erytutu, jak będzie przeprowadzane losowanie główienka z Chin? Otóż słuchaj, czy w mojej czapce, nawet myślałem o tym, żeby w mojej czapce, ale wydaje mi się, że może nie pomieścić, ponieważ plan jest taki, tak jak mówiłem, każdy, kto wpłacił na zrzutkę, za pomocą jednej złotówki niejako kupował sobie jeden los, tak powiem. Czyli jeśli ktoś wpłacił 5 złotych, no to ma 5 losów, a jeśli ktoś wpłacił 40, no to ma 40 losów. I w tym momencie, no wiadomo, większe szanse, co można ukrywać. Tak więc, jako że zebrane zostało z waszych datków 250 zł, no to ja muszę przygotować 250 pojedynczych losów, takich karteczek do wylosowania. No i w czapce się po prostu obawiam, że nie pomieszczą. I będę prawdopodobnie losował z wiadra. I mówię to absolutnie serio. Losowanie polegać będzie według zamierzeń właśnie na tym, że wrzucę wszystko do wiadra,
te losy wywalę sobie na głowę i co mi wpadnie w zęby, no to to wygra. Kurde, czyżby ja nie wziął tamtego klucza jednak? Co to się dzieje? Czy on tam... Kurwa, nie wziąłem go, ja pierdolę, się tak pałętam i... O, znalazłeś trochę siły do wytrzymania, na wytrzymanie do końca. No to bardzo się cieszę. Słuchajcie, właśnie, masz zaciachy, mówisz, Petrus. No cóż, w dzisiejszym losowaniu padły następujące numery, powiedział z shotgunem w łapie. Proste. Halo 2 najlepsza część. Możliwe. Ponoć historia jakoś się tam urywa w środku, ale nie powiem, żeby mnie to straszliwie odstręczało, ponieważ akurat fabularnie to Halo nie jest rzeczą, która mnie najbardziej gnębi. Przeszło już. No to cóż, Severus... Znaczy, kurde... Peterus, Sweterus... nie mogę się przyzwyczaić do tego twojego nowego nika. To są widocznie, wiesz, standardowe problemy na live'ach. No ja czasem jak oglądam czyjeś, to też się zdarzały zaciachy, tak więc no. Teraz tak, słuchajcie, właśnie, skoro już, mówię, powoli się jednak będziemy próbować zbliżać do końca tego dzisiejszego live'owania, natomiast będę chciał was od razu w takim razie podpytać o kilka szczegółów co do live'a kolejnego. Jakie plany na live, kiedy, jak itp. O właśnie, no proszę. Oto, wiecie co, jako że jeszcze przyszedł Michel, którego witam serdecznie, z pytankiem tutaj jednym, co do którego też chciałbym nawiązać, to co do planów live za chwileczkę, a odpowiadam na pytanie. Czy testowałbym pada plug and play, jakbym podesłał? Tak, jak najbardziej. Myślę, że nie ma problemów. Przypomniałeś mi o tym, przypomniałeś mi tym o tym, że ktoś dzisiaj wysłał mi też wiadomość na privie, że z następującą propozycją, że mówi, że wpłacę ci stówę na gówno jakieś, pod warunkiem, że później prześlesz je do mnie, żebym je rozjebał. W takiej właśnie formie dostałem taką propozycję, nie uwija koleś bawełnę i bardzo dobrze. Moim zdaniem bardzo prosty deal i ja jestem jak najbardziej tak. Dla mnie to też nie ma problemu, jeżeli ktoś ma ochotę wziąć udział w takim datkowaniu, że koleś chce mi wysłać stówę, ja za to kupię jakieś gówno, które zrecenzuję, później wyślę jemu, on sobie spali, nie wiem, też sfilmuje, ja to dołączę do recenzji. Proszę bardzo. Wiecie, generalnie jak najbardziej chciałbym stworzyć tutaj jakąś, wiecie, no, taką, że tak powiem, społeczność wokół elektroskansenu, która no, w pewien sposób też brałaby jakoś no, udział w kolejnych tego typu wydarzeniach. Jak zauważyliście, odnajduję właśnie kolejne wspaniałe neologizmy i nowe formy na określenie, że chciałbym od ludzi wyciągać kasę. No ale tak to właśnie wygląda, że naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żebyście finansowali kolejne jakieś tam główienka do recenzji, bądź i nie tylko główienka. Jeżeli ktoś ma jakiś ciekawy sprzęt, który uważa, że... Michel, odezwij się na PW, oczywiście, jak najbardziej, dokładnie, dogadamy się. Czy ja tutaj wziąłem już wszystkie klucze i tak dalej? Mam nadzieję. Jeżeli ktoś by chciał właśnie coś zdonatować, czy wysłać jakiś hajs z prośbą, żeby to poszło na konkretny cel, to jak najbardziej jestem za. I jest to wszystko do dogadania, nie? I teraz właśnie co do na następnego live'a, Grezzo 2. Nie wiem, co to jest Grezzo 2. Coś Grezzo greckiego? Natomiast co do tego właśnie, co do planów na kolejny live. Słuchajcie, jeśli chodzi o live'owanie na kanale głównym, na Elektroskansen, to jeszcze powiedzmy nie mam planów i pomysłów na to, kiedy i kolejny, ponieważ o to chciałem się podpytać was. Natomiast na kanale Elektroskansen Extras, na którym wczoraj był testowany live po raz pierwszy oraz na którym będą się pojawiać różne takie zakulisowe popierdółki, to na tamtym bonusowym kanale jakiegoś live'ika chciałbym może zrobić i jutro,
nawet, a na pewno w weekend, ponieważ chciałbym przetestować nagrywanie live'a z konsol. Jeżeli Lepa teraz się tam jeszcze zadeklarował, że mi pomoże z oczyszczeniem dźwięku z konsoli, to tym bardziej byłbym chętny, żeby to przetestować. No i oczywiście właśnie potrzebuję was, królików doświadczalnych, prawda, do tego, żebyście mi powiedzieli, czy wszystko działa i czy wszystko jest słyszalne, czy jakichś tam zakłóceń nie ma zbytnich i tego typu sprawy rzeczy. No, już się widzę, że cieszycie, że piszecie, że może być. No to doskonale. Bo słuchajcie, tutaj też mam właśnie taką w pewnym sensie do was prośbę, jako, no mówię, współuczestników Elektroskansenu, żebyście troszeczkę mnie też pilnowali jakby, ponieważ robienie live'ów i popykajmy i tego typu materiałów jest cholera bardzo proste i bardzo wciągające i musicie jakby co, gdybym przypadkiem się zbyt rozpędził, że robił za dużo tych kurwa live'ów czy coś, to musicie mi kopać dupsko, żebym czasem się opamiętał, wiecie, i nie skupił tylko na tym przypadkiem. Cholera, gdzie mam teraz pójść? Czy to się tutaj szło gdzieś? Zobaczmy, czy tam się nie skakało do wody. Tsubasa. Ktoś mi ostatnio podesłał linka do Tsubasy na PS2, o którym nie miałem pojęcia, że wyszedł. O, ale mnie ujebali. To będę musiał ogarnąć. Zajebisty live, cieszę się, że masz czas. Ja też się cieszę bardzo, że miałeś czas wpaść. No i właśnie też będę chciał się, mówię, podpytać was o kilka takich rzeczy, typu kiedy live'ować, kiedy wam najbardziej pasuje, kiedy byście po prostu mogli być. Cholera, gdzie jeszcze mnie nie było tutaj? Tutaj byłem, tam byłem. Jak ja tego nie znoszę w tych starych grach, że kurwa nie wiadomo gdzie iść. To jeszcze te drzwi były, dobra. Okej, już miałem sobie. Jak będziesz miał mało ludzi na live, to będziesz widział, że za dużo tego. Widzisz, ale to jest już jakby... To już jakby po musztarda po obiedzie. Chodzi o to, żeby nie znudzić was na zaś przypadkiem. Bo wiesz, jak na przykład ogarniesz, że masz dosyć tych moich live'ów i przestajesz je oglądać, bo za dużo, no to już przestaniesz je oglądać najpewniej i nie wrócisz. Tak więc po prostu nie chcę do tej sytuacji doprowadzać. Tak więc na przykład na tym kanale głównym na Elektroskansen, no to tam się, czyli tutaj, gdzie teraz dzisiaj jestem, nie, będę się starał raczej nie robić tego częściej niż raz na tydzień, powiedzmy. Natomiast no, na kanale Elektroskansen Extras, który jest przeznaczony dla największych maniaków, no to prawdopodobnie będzie się to pojawiało częściej. To internet tutaj nikt nie zauważy. A nie, to do Petrusa pisze, że byki, okej. O, i koniec levelu. Hit the switch, end the level. Dobra. Jako, że kolejny level jest potężny i długi, to kończymy w tym momencie. Może zaraz zrobię sobie save'a tutaj. Będę w takim razie za chwilkę kończył. Jeszcze w takim razie pozwólmy, że kilka ostatnich zdań do kamery. Nie mówię, będę się starał na głównym kanale nie częściej niż raz tygodniowo, a bonusowo, no to mówię, prawdopodobnie jakoś częściej. Może będę sobie ogrywał jakieś swoje prywatne, że tak powiem, gierki, jeżeli mi się uda podłączyć konsolę kiedyś pod tego Grabera i być może znajdziecie mnie wreszcie przechodzącego jakiegoś Mass Effecta czy coś. To się zobaczy się. Natomiast dzisiaj przede wszystkim chciałem wam bardzo podziękować za obecność. Uważam, że ten pierwszy już oficjalny live był sukcesem, mimo pewnych problemów technicznych. Zostawiacie jakieś linki, widzę coś tam po zapowiedzią tego live'a, tak więc spoko, będę czytał oczywiście. Dlaczego wszyscy wychwalają, że PS3 to zajebista konsola, a konsola Microsoftu 3 to największe gówno i ma 1 milion więcej wad niż PS3?
No, wiesz co, myślę, że to dlatego, że ludzie hejcą Microsoft generalnie, nie lubią Microsoftu, ponieważ bunt Microsoft, ja za to jestem wielkim, że tak powiem, fanem Microsoftu, bo przeczytałem biografię Billa Gatesa, mając lat chyba, nie wiem, 13 i koleżka bardzo mnie zainspirował do wielu rzeczy, tak więc... No, natomiast dlaczego? Dlaczego wszyscy... Myślę, że główno podstawową odpowiedź na jakiekolwiek pytanie w stylu dlaczego wszyscy robią X, no to odpowiedź jest taka, że... Bo większość ludzi zgłupia i już. Mówicie, że macie lagi, tak? Nie, to nie są lagi, tylko ja przestałem grać w tym momencie. Po prostu ten, gra się nie gra, że tak powiem. Jakby co. Split Second. Nie pamiętam, czy był na peceta. Bo na razie mogę zgrywać tylko z peceta. Ale jest to do rozmyślenia. Chociaż mój ostatnio był odcinek Popykajmy całkiem długi. Chociaż nie wiem, czy on to był taki strasznie długi. No to już za bardzo. A, są jakieś lagi. W takim razie być może się już coś robi złego ze streamem. Tym bardziej kolejna oznaka, że należy go powoli kończyć. W takim razie co? Nie przedłużając. Ktoś tam mówił jeszcze, że jakaś grupa na Facebooku Elektroskanseny. Zapraszam wszystkich na fanpage w międzyczasie, ponieważ mogłem już... Tak w ogóle dziękuję wszystkim, którzy tam zalajkowali fanpage, ponieważ mogłem już wreszcie zmienić nazwę na Elektroskansen bez jakichś tam dziwnych cyferek dodatkowych. Oczywiście nie mam też żadnych pretensji do nikogo, kto tam się w Facebooku nie bawi, tak więc Jupiter, ja Ciebie tutaj też rozumiem. A, że lagi były od początku i coś muszę z tym pokminić. Dobra, słuchajcie. Na następnym live w takim razie jutro sobie potestuję inne ustawienia na YouTubie. Jutro spróbuję włączyć tryb, żebyście mieli większe opóźnienie na czacie, ale może będą mniejsze, no, mniejsze buforowanie, jeśli chodzi o te lagi. Kiedy kolejny odcinek do dupy? Mam nadzieję, że w przyszły weekend, ponieważ będzie to recenzja tego chińskiego gówna, które zostało przez was ufundowane. No ja muszę przez tydzień sobie teraz je tam troszkę potestować, ponagrywać. Pożyczę kamerę lepszą do tego, tak więc będzie obraz w 720p nawet być może. O której jutro? No właśnie, o której by wam pasowało. Jutro jest piąteczek, tak więc zależy od tego, czy chcecie się bawić wieczorem, jutro gdzieś wyłazić na imprezy i dlatego na przykład lepiej zrobić live'a o 18, czy też chcecie mieć czas na powrót z roboty i z pracy i ze szkoły i go zrobić później. No, ale tak myślę, że celuję, że właśnie w okolicach godziny od 18 wzwyż. 18, 20, czy... 23.37, no, 13.37, jeśli już. Przy okazji, czy będzie coś w weekend? Jeśli chodzi o jakieś filmy normalne, to cholerka właśnie nie, ponieważ no za bardzo się ostatnio jakby poświęciłem na rozkminianie różnych rzeczy, typu właśnie tam ustawianie live'ów i rozdrobniłem się troszeczkę. Przyznaję się, że ostatnio się trochę rozdrobniłem, ponieważ w ogóle też... nie za bardzo ostatnio miałem humor na robienie odcinków do dupy i dlatego było więcej elektroskansenów. I zresztą teraz też po tym zrobieniu tego główienka chińskiego będę zajmował się... Chcę zrobić wreszcie trzeci odcinek z Romowiska, który mi zalega w planach. Tak więc w ten weekend nie będzie prawdopodobnie żadnego skryptowanego materiału, natomiast no, będą jakieś tam... Będę jeszcze sobie coś streamował pewnie na tym dodatkowym kanale. I o, zaproś gości do oglądania, to zapraszam jak najbardziej. Jak moje FanStation 3? Rozjebało się, nie działa, ale jeszcze się nie rozleciało w sensie fizycznie, ponieważ zostawiam je na jakieś efektowne rozjebanie do jakiegoś filmu, jako rekwizyt. Kiedyś się na pewno przyda. Od 21 do 22 pyta się Cezary? No, myślę, że może jutro spróbuję wcześniej, no raczej tak jak dzisiaj, zacząć o 20 na przykład. Natomiast no, jako że jest piątek, to wiecie, ja mówię, no, z samym robieniem streamów to nie mam problemów, żeby siedzieć i gadać, zależy tylko na to, czy się ktoś nie zmęczy za bardzo.
Pomyślę w takim razie jeszcze nad doborem gierki na jutrzejszy live'ik. I w takim razie, no kurde, muszę się wreszcie spiąć i to zakończyć, ponieważ mówię, no ja nie mam problemu, mógłbym tutaj siedzieć z wami i gadać do północy, tak więc cóż, pora się pożegnać. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, trzymajcie się, zaraz, kurwa, nie tak, przecież nie tak się mówi. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie, żyjcie retro i szczęśliwie. No. A teraz całkowicie sfejluję to zakończenie, bo muszę przełączyć się na OBS-a i dopiero go wyłączyć. Na razie!